Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwsze niedzielne popołudnie w nowym roku w programie Sekrety Długowieczności. Prosiłbym o sygnał na czacie, czy mnie słychać, ponieważ to nowy rok, to tak na początek troszeczkę takich delikatnych wspomnień. W tle na początku macie Państwo, nie wiem, czy to będzie widać, ja postaram się, żeby to było jak najbardziej było widać, linki do programu pani dr Moniki Burzyńskiej na temat, o którym sobie wcześniej już wspominaliśmy. Ja parę razy troszeczkę już też mówiłem o tym. Chodzi o telegonię. Polecam każdemu, żeby przynajmniej zapoznał się z tematem, żeby posłuchał, żeby no przemyślał sobie kwestię telegonii, bo myślę, że to są bardzo ważne informacje. Z wielu aspektów rozpatrując kwestię, można naprawdę zrozumieć, przekładając zjawisko telegonii na życie, na politykę, na to, co się dzieje na świecie, wyrobić sobie własne zdanie. Zresztą, tak jak już nieraz wspominaliśmy, jesteśmy istotami, no nic nie widzę na czacie, mam nadzieję, że jestem słyszany, program leci, także być może długi weekend, wielu z Państwa wyjechało, mam nadzieję, że jakiś odzew później tego programu również będzie. Jesteśmy istotami, które rozpatrują rzeczywistość z perspektywy własnego doświadczenia i tutaj funkcjonujemy w pewnym systemie, w który niejako zostaliśmy zaimplementowani. Narodzimy się w takim, a nie innym państwie, w takiej, a nie innej rodzinie, w takim, a nie innym czasie. O, super, widzę, że jest wszystko słyszane. I tak na początek, tak naprawdę jesteśmy zapętleni w dogmatach. Analizując te relacje, warto sobie uzmysłowić, że religie, nie tylko nasza chrześcijańska, ale tutaj w naszym kręgu kulturowym, narzuciły pewien schemat myślenia, który hierarcha Kościoła katolickiego uznaje za jedynie słuszny. Zgodnie z nim Bóg stworzył świat, w tym także ziemię oraz wszystko, co na niej istnieje i żyje. Obdarzając ludzi świadomością, oddał im planetę we władanie, ale pod pewnymi warunkami. Zachował dla siebie pełnię władzy, a w związku z czym nasza wolna wola wielu wierzącym w religijne dogmaty wydaje się nieco iluzoryczna. Kapłani nauczają bowiem, że boskie zamierzenia są decydujące, dla nas niezbadane i niemożliwe do zrozumienia. Zdaniem Kościoła, życie na ziemi zostało nam przez Boga darowane tylko raz. Jest to więc jedyna dostępna nam próba, przy czym na warunki jej realizacji mamy bardzo ograniczony wpływ. Potem zaś czeka nas bliżej nieokreślony, radosny pobyt w Królestwie Niebieskim, przykry w czyśćcu, a wręcz tragiczny w otchłaniach piekielnych. O docelowym miejscu po śmierci ciała decyduje przebieg ziemskiego życia. Pokora wobec planów wszechmogącego Boga i stopień posłuszeństwa nakazom Kościoła jako władzy reprezentującej opatrzność na ziemi. I tak to wygląda. Ten model poniekąd mówi również o tym, że człowiek jest takim no, najważniejszym stworzeniem Boga de facto na ziemi. Jemu niejako zostało we władanie oddane wszystko to, co jest na ziemi. I de facto jest to takie egoistyczne trochę podejście do tej rzeczywistości. Poniekąd cały czas gdzieś tam za plecami mówi się, że to jest zgodne z planem Boga. Inny model myślenia narzuciła zaś nauka. Całą rzeczywistość potraktowała ona w sposób mechaniczny, eliminując z niej Boga i te aspekty życia, które nie miały związku z biologią. Przekonała nas na wielu z nas, że życie narodziło się i ewoluowało w następstwie przypadkowych zdarzeń, a świadomość pojawiła się wraz z rozwojem struktur mózgowych i jest wyłącznie odzwierciedleniem ich czynności fizjologicznych. Żyjemy tylko tu i teraz, a po śmierci ciała przestaniemy istnieć, pozostając jedynie w pamięci potomnych. Z punktu widzenia konwencjonalnej nauki, kontynuacja życia po ustaniu metabolizmu w komórkach naszego ciała to bajka wykreowana w ramach życzeniowego myślenia.
Zestawienie to jest oczywiście bardzo ograniczonym i uproszczonym przedstawieniem podstawowych różnic wynikających z przyjętych założeń obu ścierających się ze sobą systemów światopoglądowych. Trzeba jednak dokonać takiego krótkiego podsumowania, bowiem obserwowane od lat zjawiska anormalne wyraźnie przypominają nam o tym, że oba dokonane wybory fundamentalnych założeń ścierających się ze sobą poglądów na rzecz rzeczywistości nie zostały w żaden sposób zweryfikowane i nadal są jedynie założeniami. Nie muszą zatem być słuszne i wymagają rewizji. To dlatego tak bardzo mocno też Państwa nakłaniam do tego, żebyście weryfikowali z własnego punktu widzenia. Dzisiaj się dosyć mocno mówi o tym, że mamy wpływ na rzeczywistość nas otaczającą. Ostatnio nawet fizyka kwantowa mówi o tym, jest to jako niby podaje się, że jest dowodem na nieśmiertelność. Robert Lanza, profesor z Uniwersytetu Medycznego w Północnej Karolinie, ogłosił w internecie, że jest w posiadaniu naukowego dowodu na istnienie życia po śmierci. Swoje argumenty oparł w wyniku badań w dziedzinie fizyki kwantowej. W każdym bądź razie, według biocentryzmu, teorii od lat propagowanej przez właśnie tegoż profesora, życie nie jest efektem przypadkowych sekwencji, lecz budulcem wszechświata. Oznacza to, że wszystko, co nas otacza, stanowi wypadkową działania mechanizmów tworzących życie i to ono, a nie kosmos, pełni nadrzędną rolę w procesie stworzenia. W związku z tym takie pojęcia jak przestrzeń i czas, a co z tym za tym idzie, również i śmierć, są jedynie naszym sposobem na tłumaczenie świata. Nie ma jednak obiektywnych podstaw, aby uznać je za realnie istniejące. Myślimy, że życie jest tylko formą związków węgla. To jest cytat. Myślimy, że życie jest tylko formą związków węgla, a potem gnijemy w ziemi. No cóż, tak nas nauczono. Naszą świadomość powiązano z ciałem, które, jak wiadomo, umiera. Tymczasem według biocentrystów to właśnie świadomość sprawia, iż świat w ogóle ma sens. Przestrzeń i czas zostały zredukowane, jak chciał tego Kant, do miana narzędzi umysłu, które nie mają charakteru linearnego. A skoro tak, nie może istnieć również przemijanie. Ergo życie trwa wiecznie, a śmierć to tylko iluzja. Nawet jeżeli w jednym ze światów umieramy, nadal egzystujemy w nieskończonym uniwersum możliwości, przekonuje pan profesor. Dlaczego dzisiaj o tym Państwu mówię? No, między innymi dlatego, żeby zrozumieć, jakie ogromne znaczenie ma tak zwany nośnik informacji. My mamy duży wpływ na to wszystko, co dookoła nas się dzieje. Dzisiaj mówi się dużo o różnych rzeczach, które mogą nastąpić, zagrożeniach, które mogą się pojawić w niedalekiej przyszłości. Prepersi, chyba tak to się mówi, dzisiaj przygotowują się na to, co może nastąpić. Ale teraz pytanie, czy chcielibyśmy żyć w takim świecie, który za chwilę ma już tak naprawdę dosyć tego, co my robimy, nie kontrolując siebie. No, człowiek nie jest najważniejszą istotą w tej całej rzeczywistości. Chciałem też Państwu tutaj dzisiaj troszeczkę powiedzieć o zdrowiu, ale dzisiaj tak bardziej troszeczkę może refleksyjnie. Dużo czytam takich reportaży, może nawet trudno nazwać reportaży, punktu spojrzenia pana Andrzeja Szmilichowskiego z ostatniego Nieznanego Świata. No i podzielę się z Państwem jego refleksjami. Świat się stał tak szybki, że niebawem dogoni własny ogon. Na nieszczęście nie ja jeden mam kłopoty z tożsamością i swoim miejscem w kontinuum. Niestety im nas więcej, tym wcale nieraźniej. Niechętnie się godzę, gdy słyszę powszechnie uznaną prawdę, że człowiek dysponuje wolnością myśli i działania. Podejrzewam, że nie jesteśmy samodzielni i ja mam takie znaczenie, co kot napłakał. Z jednej strony rozpościera się nie do wyobrażenia ogromny, dynamiczny i rozszerzający się kosmos. Nasza przestrzeń to systemy gwiezdne. A w czym on, kosmos, się rozprzestrzenia? Co mają przed sobą jego skrajne gwiazdy? Próbował to swego czasu określić Stephen Hawking. Z drugiej strony ja pyłek, w miarę sprawna maszyna mózgowa o sile pozwalającej oświetlić nawet nie mikron mojej rodzimej planetki.
Mogę utożsamiać się z chwilą, ale pomimo pozorów nie potrafię na nią wpływać. Poczucie, że jestem panem i wodzem, reżyserem i koordynatorem mojej rzeczywistości jest niczym więcej niż pokrzepieniem ducha. Popełniamy błędy, wierząc, że w oparciu o myśli budujemy sprawną rzeczywistość. Produkujemy myśli sprawne, ale ludzkie, niewolne od wad i braków. Świat ducha, bezgraniczny i nieprecyzyjny świat ducha, rozłazi się nam w rękach, co powoduje, że możemy analizować tylko prostackie biologiczne życie, pulsujące swoim stałym, mocnym rytmem. Gmachy osobowości, piętra osobowości, kręgi osobowości, fasady osobowości. Jak kot radzi sobie z 7 życiami, skoro człowiek ma ogromne kłopoty z jednym? W głowie musują przerażające, pożerające się nawzajem bakterie myśli. Czy to możliwe, że tajemnica szczęścia polega na odszukiwaniu samego siebie? Nie potrafię myśleć ani działać konsekwentnie i dobrze mi z tym. Uważam brak konsekwencji za moją najskuteczniejszą broń i ochronę przed groźnymi chorobami, jak zarozumialstwo i pycha. Na szczęście znajdują się wśród nas ludzie mądrzy i konsekwentni. Niestety są wtopieni w przytłaczającą większość tylko konsekwentnych. Znamy ich doskonale. Są przykładem spustoszenia, jakie może spowodować napuszenie sobą i szczycenie się tym talentem. Nie potrafię pojąć, jak można budować życie na pozorach. Nie rozumiem ludzi sobą rozpanoszonych i boję się ich. Może niepotrzebnie. Może mądrzy byli pierwotni ludzie, którzy nie odróżniali pragnień od ich realizacji. Freud pisał, człowiek pierwotny żywi silną wiarę w moc swoich życzeń. W tym sedno. To popularne powiedzenie, w tym sedno, że sedno istnieje dzięki rubieżom, dzięki płodności peryferyjnych szczegółów, dzięki detalom. Sedno samo w sobie nie tworzy niczego i niczym nie owocuje, ale bez niego nie ma życia, nie ma nic. Czy w dzisiejszym świecie jest możliwe być człowiekiem prywatnym? Teoretycznie rzecz biorąc, tak. Praktycznie okazuje się to absolutnie niemożliwe. Ludzi już tyle, a będzie jeszcze więcej, że chcąc, nie chcąc, stale zaglądamy sobie przez ramię. Świat stał się tak szybki, że niebawem dogoni własny ogon. To zagrożenie powoduje, że mój świat nie nadąża i zwolna zacieśnia się do kręgów osobistych. Może powrót do podstaw umożliwi nam ujrzenie świata we właściwych proporcjach. Może, ale co z tego? Wokół czają się masy gotowych do porodu koncepcji. Przypomina się Chinggis Khan, władca najpotężniejszego imperium w historii tej planety. Do swoich wodzów i przeciwników mówił tak. Jestem Bożą karą. Gdybyście nie popełniali tylu grzechów, Bóg nie zesłałby na was tak ogromnej kary jak ja. Myślę, że w końcu zrozumiałem moc i jej znaczenie. Dziwne, że wcześniej jej nie zauważyłem, bo leży jak ryba na postnym stole. Te słowa skłaniają do refleksji. W każdym bądź razie w tym kontekście chciałem też Państwu powiedzieć parę słów. To znaczy, ktoś kiedyś powiedział tak, żeby zło zatriumfowało, wystarczy, że ludzie dobrzy nie będą nic robili. Ostatnio tak w biegu jakoś spojrzałem, leciał film Jestem legendą ze Smithem i tam coś podobnego powiedział. Powiedział coś takiego, że zło nie śpi. No, główny bohater tego filmu, że wystarczy, żeby ci, którzy chcą coś naprawdę zrobić, nie robili nic, bo ich działanie kończy się na pojęciu słowa chcą. Chcieć można całe życie nic nie zrobić. To dlatego tak zachęcam Państwa do tego, żebyście przejęli stery własnego życia i wzięli je we własne ręce, żebyście w tym momencie, no w cudzysłowie, zarażali chęcią do działania również swoich bliskich, pokazali, że można inaczej. Bo tak jak często Państwu wspominam, to co jest na zewnątrz jest personifikacją, jest odbiciem tego, co jest w naszych sercach. A w kontekście całego świata jest to wypadkowa poszczególnych poziomów świadomości poszczególnych istot. Tak dlatego tak bardzo ważnym jest, abyśmy no, zrozumieli pewne rzeczy, tak naprawdę żebyśmy zrozumieli to, co jest prawdziwą wartością.
Najprościej jest to wytłumaczyć na aspekcie właśnie własnego życia, własnego zdrowia. Ono jest odbiciem tego, co robimy z tym życiem. I to jest właśnie takie bardzo, bardzo namacalne, jeżeli popatrzymy na to, jakie sygnały daje nam nasze ciało. I tak podsumowując, ja tej bardzo prostymi rzeczami próbuję Państwa, że tak powiem, może nie tyle przekonywać, ale nakarmić, pokazać, że proste metody, tak jak ssanie oleju, które stosujemy. Dokładnie, przyszedł czas, żeby działać, a nie gadać. I to jest właśnie ten czas, od tego, czy będziemy działali, jak będziemy działali. Ja całe życie byłem człowiekiem działania. Tak naprawdę od czasu do czasu tylko gadam i też nie uzurpuję sobie prawa do monopolu na wiedzę, dlatego posiłkuję się różnego rodzaju wywiadami, tekstami innych osób, bo tak naprawdę gdzieś te działania już są, tylko działamy gdzieś na jakichś takich, powiedziałbym, środowiskach, bardzo często jesteśmy rozczłonkowani, powiedziałbym w ten sposób. Ja mam nadzieję, że pewne działania, które w ostatnim roku się pojawiły, powstała Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych. To będą takie płaszczyzny, takie platformy, które scentralizują pewne działania ludzi nadających na podobnej wibracji. Tutaj chodzi o to, żeby było nas więcej, po to, żeby no, zacząć działać, a nie pozwalać działać innym, którzy tak naprawdę... No, każdy buduje swój obraz rzeczywistości na podstawie własnego doświadczenia. Dlatego to doświadczenie i zdobywanie doświadczenia ma ogromne znaczenie. Ja odsyłam Państwa do rozmów z Panem Bogiem, Donalda Nathana Welsha, gdzie bardzo często padają słowa, ja myślę, że to będzie taka Biblia przyszłych pokoleń, gdzie Stwórca mówi do niego, wiem, kim jestem, ale dzięki Wam doświadczam tego, kim jestem. Czy doświadczamy poprzez gadanie? Myślę, że nie. Myślę, że czas na wnioski, na analizy, na wyciąganie pewnych rzeczy będzie dopiero później. Najważniejsze jest działanie. I tutaj po prostu w świecie fizycznym, jeżeli ktoś ma głębokie przekonanie co do tego, że idzie słuszną drogą, no to powinien przełożyć to na działanie. Oczywiście żyjemy w takim czasie, kiedy no, trzeba zabezpieczyć sobie byt materialny, tak? Ale nie za wszelką cenę, są pewne granice. Ale niezależnie od tego, co Państwo robicie, gdzie jesteście, no możecie też, że tak powiem, być, może oklepane słowo, ale świadkami, poprzez swoją postawę, tego, na czym Wam naprawdę zależy. To jest tak, jak kiedyś z jogą, którą od czci i wiary wyśmiewano, potępiano, w kościołach mówiono, że to są jakieś praktyki szatańskie i tak dalej, ale dzisiaj jest to metoda bardzo powszechna rozwoju własnej osobowości, inteligencji, własnego poziomu, a kto wie, być może my wcale nie jesteśmy najinteligentniejszymi istotami na tej planecie. Jeżeli delfiny butlonose mają większe mózgi niż my, jeżeli płetwale, wieloryby mają większe mózgi jak my i potrafią wybaczać. Dzisiaj obejrzałem cudowny film na temat właśnie doświadczeń z największymi stworzeniami na tej planecie, bo nawet dinozaury nie były tak wielkie, gdzie w Zatoce Meksykańskiej od wielu, wielu, wielu lat pojawiają się wieloryby, by się rozmnażać. I kiedyś była to po prostu krwawa łaźnia. Mordowano setki zwierząt, te zwierzęta walczyły, ale od 75 roku przestano zabijać te zwierzęta. I bardzo ciekawym momentem było pokazanie pewnego rybaka, który no, bał się o swoje życie w momencie, kiedy wynurzył się przy jego łódce wieloryb. I ten wieloryb wcale go nie zaatakował. Pozwolił się dotknąć. I tutaj domniemują nasi naukowcy, że te zwierzęta mają uczucia, a jeżeli mają uczucia i potrafią okazywać te uczucia, potrafiły wybaczyć swoim oprawcom, bo w stadach, które do dnia dzisiejszego tam pływają, są osobniki, które pamiętają czasy, kiedy no, mordowano ich współbratymców. Może my powinniśmy się uczyć od zwierząt? W każdym bądź razie, jeżeli mówiliśmy tutaj troszeczkę o jodze, ja powiem Państwu o troszeczkę innej formie. Już nie będę dzisiaj mówił o różnych zagrożeniach, jakie są na świecie, bo każdy sobie zdaje z tego sprawę. Pytanie, czy coś z tym zrobimy, tak? I jak przygotujemy się na zmianę tego wszystkiego, co ma nastąpić.
Ja tylko zmienię może obrazek. Zmienię obrazek, żeby było tak fajniej. W każdym bądź razie Qigong, a Qigong, różnie czytają, a choroby nowotworowe. Dzisiaj może o tym porozmawiamy. Dlatego, że tak jak ludzkość toczy rak, tak planetę toczy rak, tak jak już Państwu mówiłem, uważam, że miasta to jest rak na żywym organizmie Matki Ziemi, ale rak nie jest, że tak powiem, chorobą śmiertelną. Rak to nie wyrok. Można odwrócić ten proces. Myślę, że to jest jeszcze czas na to, żeby w kontekście również globalnym to zrobić. Ja często Państwu mówię, że z punktu widzenia pacjenta nie ma znaczenia, co mu pomogło, że ważne, żeby stosował pewne rzeczy, jeżeli mówimy o jakichś środkach, lekach i tak dalej, naturalnych, jakichś preparatach, ziołach, roślinach, ale również, żeby to działanie miało odbicie w innych płaszczyznach, żeby to włączyć w to ruch, żeby włączyć w to świadomość, żeby to działanie było takie wielopłaszczyznowe. Bardzo dużo mówię o ruchu, o tym, żeby ten wysiłek fizyczny, jaki Państwo wprowadzacie, był dostosowany do Waszych możliwości na danym etapie, ale to ma być systematyczność. Dlatego, żeby ruszyć układ limfatyczny. Poza tym ruch wprowadza, ruch fizyczny wprowadza ruch w organizmie, w metabolizmie, przyspiesza pewne procesy. Jeżeli do tego dołączymy jeszcze pozytywne myślenie, dlatego dzisiaj troszeczkę o Qigongu. Mieszkająca w Niemczech chińska lekarka dr Li Qiduan na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz badań stwierdza bardzo stanowczo, dzięki praktykowaniu Goulin Qigong można wygrać z rakiem. Jestem lekarką, która chciałaby powiedzieć prawdę. Wprawdzie podczas studiów wiele nauczyłam się od moich profesorów i nauczycieli, ale Goulin Qigongu nikt na uniwersytecie nie wykładał. Zresztą tak naprawdę tych naturalnych rzeczy się nie wykłada, bo skonstruowano w naszą rzeczywistość w sposób taki, a nie inny. Dzisiaj był bardzo fajny program, programy dokumentalne Ewy Ewart. Polecam Państwu te filmy, pokazywano Afganistan, prawie 30 tysięcy ludzi jest tam bez kończyn. Niby uchwalono już dawno jakąś tam dyrektywę, że nie wolno produkować min, które będą urywały kończyny, mimo to mnóstwo ludzi jest kalekami. To są ludzie później, którzy nie mogą sobie znaleźć miejsca w swoim życiu. Ludzie, o których zapomina się w społeczeństwie. Ludzie, którzy walczą niby o jakieś idee, a później się okazuje, że są wyrzutkami społeczeństwa. Potężna ilość bólu, ale nakręca się koniunkturę, jeżeli chodzi o przemysł, o protezy i tak dalej, tylko po co tak naprawdę te wojny? Sami przeciwko sobie? W każdym bądź razie pani Goulin była malarką, którą 6 razy operowano z powodu raka macicy. W ostatniej operacji poinformowano ją, że niestety nic więcej dla niej nie można zrobić. Kiedy zapytała lekarzy, ile jej pozostało życia, usłyszała, że około 3 miesięcy. Pomyślała sobie wtedy, że albo będzie biernie czekała na śmierć, albo spróbuje na własną rękę ratować swoje życie. To dlatego dzisiaj mówię o działaniu. Działanie, nawet złe działanie, jest lepsze od braku działania. A ja wierzę bardzo mocno w serce i dobro, które tkwi w sercu każdego człowieka. Dlatego dziwi mnie bardzo to, że ci, którzy to dobro w swym sercu noszą, nie przekładają go, tego dobra nie realizują poprzez działanie. Dlatego bardzo mocno zachęcam Państwa do działania. Zobaczcie, zwykła malarka, która poddawała się pewnym procesom, ale miała pewnym działaniom zewnętrznym, myśląc, że ktoś jej pomoże, pomagał na tyle, że to życie jednak troszeczkę się jej wydłużało. Ale dopóki w to wszystko nie włoży się własnego działania, to żaden lekarz, najlepszy na tym świecie, nie jest w stanie Wam pomóc.
Pani Gulin przeczytała bardzo dużo książek na temat chińskiej medycyny, wśród których zdecydowała się na różne ćwiczenia, qigong, i sama je na sobie wypróbowała. Jedna z technik, na jakiej się zdecydowała, była nazywana wiecznym oddechem. Jest w Chinach znana już od dawna. W każdym podręczniku można przeczytać, że nie powinno się samodzielnie praktykować tego ćwiczenia bez pomocy kompetentnego nauczyciela, gdyż jeżeli pacjent będzie źle wykonywał wspomnianą technikę oddechową, może doprowadzić do pogłębienia choroby. To tak jak mówią, że osoby z rakiem nie powinny poddawać się masażom. Licząc na to, że tylko jedno remedium może pomóc w tej dolegliwości. Tak naprawdę, jeżeli jest synergia i spójność w tych metodach, które się stosuje, to tylko przyspiesza się pewne procesy, a przyspieszając procesy w kierunku zdrowienia, przyspiesza się wyzdrowienie. To tak jakby lekarze traktowali pewne rzeczy na zasadzie: jesteś chory na raka, nie przyspieszaj tych procesów, dłużej pożyjesz. Ale cóż to za życie? A rozpatruje się życie właśnie to, co mówiłem, z perspektywy tylko życia ciała fizycznego. Zrozummy, że tak naprawdę jest coś więcej. Metoda ta polega na specjalnej technice oddechowej. Wdech, wdech, wydech. Przy czym oddycha się tu bardzo gwałtownie i często. Ćwiczenia te można wykonywać tylko w ruchu, chodząc, w żadnym razie siedząc lub stojąc. Pani Gowlin wybrała odpowiednią technikę marszu, połączyła ją ze wspomnianą techniką oddechową i odniosła sukces. Przeżyła jeszcze 30 lat. Drodzy Państwo, czasami brakuje jednego elementu w tej układance, o której ja mówię, Święta Trójca. Myślę, mówię, robię. Nie wystarczy tylko dużo gadać, trzeba przejść do działania. I to działanie musi być w świecie fizycznym, w którym funkcjonujemy, realne, widoczne, takie, że wasze ciało to odczuje. Wtedy będzie synergia między tymi trzema płaszczyznami. Nim zmarła, pomogła bardzo wielu chorym na raka. Wcześniej zdążyła nauczyć odkrytej przez siebie metody sporo osób. W Chinach rocznie na różne nowotwory choruje około 1,6 miliona osób. Większość z nich szuka na własną rękę terapii, która mogłaby im pomóc. Z chorymi na raka już wcześniej ćwiczono różne postaci qigongu, ale po tym, jak pani Gowlin odkryła jej nową formę, uznano, że właśnie ona jest najskuteczniejsza. Dzięki niej nowotwór zostaje pokonany w bardzo krótkim czasie, a ponadto technika ta jest bardzo łatwa do nauczenia się i praktykowania. I tutaj możemy spokojnie powiedzieć, że tak naprawdę jest to taki ruch fizyczny nawet dla osoby chorej. Ja uważam, że osoby chore powinny więcej się ruszać, aniżeli osoby zdrowe. Te zdrowe mogą sobie pozwolić na błogie lenistwo, te chore nie. Ale ten ruch ma być dostosowany do ich możliwości na danym etapie, stopniowo zwiększając intensywność. Ja pamiętam, kiedyś chyba Państwu wspominałem, jak byłem dzieciakiem, był taki taka gazeta dla młodych, Świat Młodych, coś takiego. I tam było zdjęcie mężczyzny bez jednej nogi, który skakał przez płotek, taki 1,30 m. I ten mężczyzna opowiadał swoją historię, kiedy z powodu jakiejś choroby amputowano mu nogę, załamał się. Ale w momencie, kiedy zaczął pracować nad sobą, początkowo uczył się stać na jednej nodze, od jednej sekundy, zaczął od jednej sekundy dziennie. Po tygodniu zwiększył wysiłek do 2 sekund dziennie. I tak stopniowo, pomału, aż stał godzinę na tej nodze. Później zaczął wykonywać lekkie ćwiczenia. Zajęło mu to prawie 2 lata, jak nauczył się na tej nodze skakać na wysokość ponad metra. Ale to jest właśnie działanie, niezależnie od okoliczności, w jakich jesteśmy. Ja robię też wykłady w szkołach podstawowych, szkołach średnich. Współpracuję z takim Stowarzyszeniem Krzewienia Wyższych Wartości Ludzkich, DELFI. Jest to stowarzyszenie, które wspomaga finansowo, strony finansowej niepełnosprawnych sportowców. Ludzie nauczyli się tylko wyciągać ręce. Ja uważam, że pomóc można właśnie tym, którzy sami działają, a nie czekają tylko na to, że ktoś coś za nich zrobi. I pokazuję dzieciakom filmy, ci, którzy się do Państwa do mnie zgłoszą, to wyślę Wam ten filmik, bardzo ciekawy film nakręcony też przez polskiego dziennikarza, niepełnosprawnego dziennikarza, pokazujący polskich olimpijczyków na paraolimpiadzie z Aten wtedy jeszcze, gdzie dziewczyna bez nogi skacze w dal. Po oddanym skoku robi salto w tył.
Ja często młodzieży zadaję pytanie, to kto tu jest niepełnosprawny? I to są ludzie, którzy przekładają swoje myśli na działanie, a nie tylko mówią i narzekają wiecznie. Takim ludziom warto pomagać, bo to jest rzeczywista pomoc, to się przekłada na realia. Także zachęcam Państwa, zresztą jeżeli macie w swoim otoczeniu gdzieś nauczycieli, którzy uczą w różnych szkołach, zachęcam, zaproponujcie im, bo dzisiaj jest prawda taka, że w Polsce zgodnie z pewnymi zarządzeniami kuratorium w każdej klasie raz w roku powinna być przeprowadzona godzina wychowawcza, w której się mówi na temat niepełnosprawności. Nie ma problemu. Z kolegami jest nas kilku, możemy podjechać do szkoły, zrobić wykład, pokazać film, porozmawiać. Prowadzimy też taką kampanię, która ma na celu wskrzesić działanie u danej osoby. Nie liczcie na to, że Orkiestra Świątecznej Pomocy załatwi wszystko za nas. Tu chodzi o działanie każdego z osobna. Niech to będzie niewielkie działanie, ale niech to będzie działanie. W każdym bądź razie... Przede wszystkim działanie. Goulin Chi Kung faktycznie pomaga pacjentom chorym na raka. Kiedy w szpitalu w Pekinie leczyłam takich właśnie ludzi, z przykrością musiałam ich często informować, że nie jestem w stanie im więcej pomóc. Ale oni przychodzili do mnie po latach i mówili, pani Li, ja jeszcze żyję, i opowiadali mi, że nauczyli się Goulin Chi Kungu. Po dłuższej obserwacji w parku ćwiczących Goulin oraz rozmowie z panią Goulin zapragnęłam i ja zapoznać się z tą metodą. Nie było to proste, ponieważ pani Goulin nie chciała nauczyć lekarzy. Mając niemiłe doświadczenia z medycyną konwencjonalną, po prostu nie darzyła ich sympatią. Drodzy Państwo, a ilu z Was ma niemiłe doświadczenia z medycyną? Z lekarzami, którzy w dużym stopniu, oczywiście ogólnie rzecz mówiąc, stali się snobami, stali się urzędnikami, bo trudno ich nazwać lekarzami, bo prawdziwych lekarzy są oczywiście, ja już kilka razy Państwu pokazywałem przykłady tych prawdziwych lekarzy, ale no najgorszą rzeczą jest to, że to się dzisiaj zrobiło, właśnie zbiurokratyzowało się wszystko i w większości to są urzędnicy w białych fartuchach. W każdym bądź razie w rezultacie tego, że miała te niemiłe doświadczenia, po raz pierwszy włączyła się do ponad 100-osobowej grupy ćwiczących dzięki temu, że skłamałam, mówiąc, iż także jestem chora na raka. Ponieważ studiowałam również medycynę zachodnią, akademicką, chciałabym wyjaśnić, że Goulin Chi Kung wpływa na organizm z punktu widzenia tej właśnie medycyny, a jednocześnie tradycyjnej medycyny chińskiej. Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych osób pewne zwroty związane z medycyną chińską, np. Yang, Ying, meridiany itd., mogą być niezrozumiałe. Dlatego postaram się wyjaśnić to w sposób najprostszy i jasny dla każdego. Na początku nikt w całych Chinach nie potrafił wyjaśnić, dlaczego właśnie poprzez tę metodę Chi Kung chorzy na raka zostają skutecznie wyleczeni ze swojej choroby. Wspólne badania przeprowadzone na pacjentach w różnych szpitalach i centrum badań Chi Kung nie przyniosły żadnych rezultatów, mierzalnych rezultatów. Opinie oraz przypuszczenia na ten temat były różne, brakowało natomiast konkretnej i jednoznacznej odpowiedzi. Chciałabym tu powiedzieć coś od siebie. Na świecie jest wiele rzeczy i zjawisk, które nie potrafimy w żaden sposób wyjaśnić. Ale to wcale nie znaczy, że powinniśmy je odrzucić i w nie nie wierzyć. Zresztą co tu ma do tego wiara, drodzy Państwo, jeżeli to działa? Tutaj wiara nie ma nic wspólnego. Działa, to stosujmy to, co działa. Dlaczego zaniechaliśmy pewnych rzeczy, które od tysięcy lat tak naprawdę funkcjonowały? Ja tutaj celowo dałem dziewczynę, która zajada zielone, tak? Może nie do końca ja jestem zwolennikiem jedzenia takiego zielonego, jeżeli chodzi o sałatę, bo dzisiaj tą sałatę się produkuje praktycznie rzecz biorąc, modyfikuje się ją, żeby ona była taka, a nie inna. Jestem zwolennikiem jedzenia tego, co jest w naturze, też zielone. Mniej wody do wytworzenia tego trzeba, mniej niszczymy środowiska, żeby się wyżywić w ten sposób. Poza tym nasze ciało się wysubtelnia, nasze zmysły stają się bardziej czułe na pewne rzeczy. Moim pacjentom zawsze mówię, wypróbujcie Chi Kung. Jeżeli pomoże, to wasze życie jest uratowane. A teraz wyjaśnię, dlaczego Goulin Chi Kung pomaga pacjentom z chorobą nowotworową.
Już przed przeszło 15 laty medycyna zachodnia potwierdziła powiązania pomiędzy intensywnymi zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, a powstawaniem choroby nowotworowej. W medycynie chińskiej posunięto się jeszcze dalej. Udowodniono, że konkretne emocje powodują uszkodzenia konkretnych organów wewnętrznych. Medycyna zachodnia także zgadza się z tymi powiązaniami, ale nie próbuje ich w szczegółowy sposób wyjaśniać. Aprobuje jednak tezę, że długotrwałe negatywne emocje mogą być przyczyną rozwoju choroby nowotworowej w organizmie człowieka. Zresztą takim prekursorem tego myślenia jest dr Hammer, który na bazie którego przemyśleń też powstała ogólny taki ruch Nowa Medycyna Germańska. Skupiająca też różne takie inne dziwne, znaczy może nie tyle dziwne, ale z punktu widzenia medycyny akademickiej dziwne metody. Wyjaśnia się to w ten sposób, gdy człowiek pozostaje przez dłuższy czas pod wpływem negatywnych emocji lub też zmaga się z psychicznymi problemami, osłabia się jego system odpornościowy. Odporność wówczas gwałtownie się obniża, powodując spadek bioelektrycznej oporności skóry. To zaś powoduje niedobór tlenu w organizmie. Na powstawanie choroby nowotworowej wpływa więc wiele czynników jednocześnie. Ja też Państwu swego czasu mówiłem bardzo ogólnie na ten temat, że w słabym państwie, gdzie nie ma policji, gdzie wojska nie ma, a policja jest ślepa, to byle jaki bandyta będzie mieszał. Jeżeli potraktujecie swoje organizmy jako takie państwa, to wasz system immunologiczny będący tą obroną wewnętrzną po prostu sobie nie da rady z niczym, co go z zewnątrz będzie w pewien sposób atakowało. Nie czarujmy się, to nie jest atakowanie, po prostu no, to tak jest to skonstruowane, że z zewnątrz są te, w cudzysłowie, ataki. Chińska medycyna, także na powstanie choroby nowotworowej wpływa wiele czynników jednocześnie. Chińska medycyna, choć nieco innego punktu widzenia, tłumaczy to podobnie. Negatywne emocje szkodzą poszczególnym organom. Trwające dłuższy czas powodują powstawanie złośliwych dolegliwości. Jeżeli znacie kogoś chorego na raka, albo sami zmagacie się z chorobą nowotworową, być może przypomnicie sobie o przeżywanych kiedyś problemach psychicznych. Osoby zamknięte w sobie znacznie częściej chorują na raka jelita grubego lub płuc niż inni. Przed otoczeniem starają się one pokazywać, że wszystko jest ok. W rzeczywistości ludzie ci są smutni i ten swój wewnętrzny smutek tłumią w sobie, stwarzając możliwość powstawania raka jelita grubego lub płuc. Medycyna zachodnia zna trzy metody leczenia raka: operacja, radioterapia i chemioterapia. Zawsze mówię moim pacjentom, że lekarz może chorej osobie na przykład amputować pierś albo tak zwane przerzuty, ale nie może wyciąć jej duszy. I dobrze, bo dusza jest potrzebna, by wygrać, by przezwyciężyć. Właśnie dlatego Qigong jest aktywną terapią. W Europie nazwano by ją psychoterapią. Ma on przewagę między innymi nad innymi metodami leczenia raka. Kocham Qigong, ponieważ jest aktywną terapią. Zabieg akupunktury czy akupresury pomaga na tym, że stosujemy w określonych partiach ciała nacisk lub nakłuwamy pacjenta igłami, który po prostu leży na kozetce. To proste. On nie musi z nami współpracować, pozostaje do końca zabiegu pasywny. Niestety nasze igły nie mogą pomóc ludzkiej duszy. I to jest to, o czym Państwu mówię. Nikt nikogo nie jest w stanie, nie ma chorób nieuleczalnych, tylko są pacjenci nieuleczalni. Chodzi o aktywność, o włączenie się w działanie. I to samo dotyczy też organizmu zwanego ludzkością, tak, naszej cywilizacji. Jeżeli nie będzie działania, jeżeli tego działania nie przełożycie na według waszych możliwości, ale przy potężnej masie, jaką stanowią ludzie, którzy widzą, co się dzieje i którzy chcą tych zmian, to tak naprawdę bierność spowoduje to, że te zmiany nie pójdą w tym kierunku, w którym byśmy chcieli, żeby poszły. Kiedy rozmawiałam z jakimś pacjentem, mówię mu zawsze, to ty jesteś najlepszym lekarzem dla samego siebie, a nie ja. Ty sam musisz sobie pomóc. Ja to bardzo często powtarzam każdemu, kto się ze mną kontaktuje i chce jakiejś takiej bliższej porady. Ludzie często myślą, a jak ja zrobię to tak, a nie inaczej? Drodzy Państwo, ja podsuwam Państwu pewne narzędzia, ale bardzo mocno zachęcam do tego, żebyście eksperymentowali sami ze sobą, żebyście obserwowali swój organizm. Bo te narzędzia można zastosować w różnoraki sposób. Nie musicie się sztywno trzymać, na przykład, że ssanie oleju to musi być zaraz po obudzeniu naczczo. Ja uważam, że to jest wtedy najbardziej efektywne, ale jeżeli ktoś ma czas na to kiedy indziej, to niech sobie robi ssanie oleju w ciągu dnia albo wieczorem. Nie ma problemu.
Jest to kwestia też zmiany pewnych nawyków. I nie liczcie na to, że później, kiedy pójdziecie do doktora, to doktor za was rozwiąże wasze problemy, które przez lata nawarstwiły się w waszym organizmie, a organizm po prostu wam to tylko sygnalizuje. Wycięcie guza też nie rozwiązuje do końca problemu. Jeśli odpowiada mi, że bardzo... jeżeli odpowiada mi, że bardzo by chciał sobie sam pomóc, rozpoczynam z nim ćwiczenia Qigong. A ja zachęcam Państwa właśnie do ruchu. A połączenie tego jeszcze z oddechem świadomym, o tym dzisiaj troszeczkę sobie porozmawiamy jeszcze, bo jest jeszcze jeden artykuł, który myślę, że dzisiaj też sobie przytoczymy. Albo przełożymy to na przyszły tydzień, chyba że będę miał wywiad. W każdym bądź razie oddech ma ogromne znaczenie. Mówiliśmy o powietrzu, mówiliśmy kiedyś o tym, że powietrze, jeżeli robicie ćwiczenia, róbcie je na powietrzu. Jony ujemne, których nam brakuje w zamkniętych pomieszczeniach. Cóż to za trening, który robimy w zamkniętym pomieszczeniu? W pracy siedzimy w zamkniętym pomieszczeniu, a później idziemy do siłowni w zamkniętym pomieszczeniu i wdychamy te wszystkie wyziewy, które przez skórę, te toksyny, które wydalamy przez skórę i takie koło zamknięte. Kiszenie się w takim własnym sosie. Po pierwsze, pacjenta trzeba psychicznie wesprzeć. A tak naprawdę możecie sami siebie psychicznie wesprzeć, jeżeli macie świadomość, że są metody naturalne, które mogą wam pomóc, a jest ich naprawdę bardzo dużo. Możecie dobrać sobie taką metodę, która wam odpowiada. Tylko, drodzy Państwo, na to trzeba znaleźć czas. Czas dla siebie, pokochać siebie, bo rak tak naprawdę mówi, pokochaj siebie. Jeżeli ktoś nie chce zrezygnować z takiego trybu życia, jaki prowadził, to niech zrozumie, że ten tryb życia doprowadził go do tego, że dzisiaj ma raka na przykład. Ale jeżeli nie ma czasu na to, by zająć się sobą, bo woli dalej podróżować po świecie, szukać innych cudownych recept, które ktoś mu da gotowe na tacy, no nie ma takiej opcji. Po drugie, poprzez ćwiczenia należy wzmocnić swoje ciało. Po chemioterapii, radioterapii lub operacji dochodzi często do blokad w układzie limfatycznym. Występują bóle, a wraz z nimi pojawia się stres. No tak to jest. Ja już wspominałem o takich przykładach, gdzie no, wlewa się chemię dożylnie, gdzie robi się takie wstawki plastikowe, żeby nie poparzyć naczyń krwionośnych w miejscu wlewu. Znam przypadek pani, która po drugiej chemioterapii, no, pod wpływem otoczenia, które jej wmawiało, że lekarze wiedzą lepiej. No dzisiaj ma potężny problem, tak? Limfa nie krąży, w jej brzuchu zbierają się potężne ilości wody. Praktycznie rzecz biorąc, co tydzień ma za pomocą strzykawki ściąganą wodę i to po te duże ilości, w litrach już to idzie tak naprawdę. I to właśnie mówi o tym, że limfa nie krąży, bo to, co Państwu często wspominałem, nie dość, że dochodzą nowe kancerogeny ze środka chemicznego, to organizm, który już nie ma możliwości ratowania się, takie szybkie ratowanie, to polega na tym, że te toksyny, te śmieci otaczane są molekułami wody, dlatego organizm się nawadnia. Wprowadzenie w tym momencie w to jeszcze ruchu i naturalnych metod może odwrócić ten cały proces, bo po prostu przyspiesza możliwości wyrzucania toksyn na zewnątrz. Życie gwałtownie traci na jakości, a chory traci nadzieję. Jest wtedy zupełnie uzależniony od lekarza. Pyta go, co dałoby się zrobić. Ten zaś odpowiada, że można jeszcze raz spróbować chemioterapii. A po jej zakończeniu stwierdza, że trzeba poczekać, co oznacza czekanie na śmierć. Kiedy pacjent ponownie zapyta, co jeszcze można zrobić, lekarz nie ma już nic do zaproponowania. Ale jeżeli lekarz powie choremu na raka, że istnieje jeszcze jedna możliwość i że pacjent może sam sobie pomóc, staje się on znowu aktywny, bo wstępuje w niego nadzieja. I to jest to często, czego ludziom nie mówią. Ludzie, lekarze, którzy uważają, że oni mają cudowne metody. Dlatego ja mówię, nie ma znaczenia, co pomogło z punktu widzenia pacjenta. Dlatego jestem zwolennikiem łączenia metod. Jeżeli ktoś już się upiera przy metodach akademickich, to niech sobie tam to robi, ale niech równolegle stosuje również suplementację, no, już w tym momencie z najwyższej półki. Ruch, odpowiedni oddech, świadomość, karmienie się bardzo takimi pozytywnymi myślami, bo rak to nie wyrok. Ale jak on dookoła ma takich wszystkich smutasów, jakieś Państwu opowiadałem, jak przyjechałem do szpitala do mojej mamy, a wycinano jej wtedy tylko woreczek żółciowy, ona leżała bladziutka, nad nią stała moja siostra z koleżanką mamy, takie zasmucone, łzy w oczach.
Ja wchodzę, a moja mama leży ani ręką, bladziutka. Ja mówię, mamo, nie przejmuj się, koń woreczka żółciowego nie ma i też żyje, ty będziesz żyła. Słuchajcie, ona jak nie mogła ręką ruszyć, nagle usiadła z kolorami na twarzy i do mnie mówi, a ty durniu, przyjechałeś mnie tu zabić? Nade mną się trzeba użalać. Ja jestem chora. No drodzy Państwo, w ten sposób nie pokazuje się, nie zdobywa się miłości dla samego siebie. Bo czyż może nas ktoś pokochać, jeżeli my sami siebie nie kochamy? I to jest to, o czym zawsze mówię. Rak tak naprawdę to jest wołanie waszego wyższego ja o miłość dla samego siebie. A te wyższe ja wam pokazuje poprzez ciało, co macie do naprawienia, co macie do zrobienia. I rak jest takim sygnałem. Ale jeżeli lekarz powie choremu na raka, że istnieje jeszcze jedna możliwość, że pacjent może sam sobie pomóc, staje się on znowu aktywny. Na przykład poprzez ćwiczenia qigong, poprzez ruch, powraca radość życia, pojawiają się pozytywne emocje, a tym samym automatycznie wzmacnia się układ odpornościowy. To jedna sprawa. Drugą, równie istotną, okazuje się tlen. I te jony właśnie ujemne, które są w naturze, o których już kiedyś sobie rozmawialiśmy. Otóż medycyna zachodnia także stwierdziła, że główną przyczyną powstawania nowotworu jest niedobór w organizmie tlenu. Człowiek stale znajduje się pod wpływem stresu, co stwarza wiele problemów zdrowotnych. Przy czym nie możemy powiedzieć pacjentowi, by w swoich problemach zwyczajnie zapomniał. Osoba, która jest często narażona na stres, zatroskana lub nieustannie się zamartwia, zaczyna niewłaściwie oddychać. Bardzo wiele kobiet pracujących z pozycji siedzącej, na przykład w biurze, czasami głęboko wzdycha. To symptom niedoboru tlenu i w ustroju. Jeżeli przez dłuższy czas organizm jest niedotleniony, normalne komórki, co można laboratoryjnie stwierdzić, przekształcają się w komórki rakowe. W pewnym amerykańskim instytucie badawczym podczas doświadczeń ze zwierzętami odkryto, że u tych, które cierpiały na niedobór tlenu, zaczynał się rozwijać rak wątroby lub jelit. Można było jednak zatrzymać postęp tej choroby poprzez podawanie zwiększonej ilości tlenu. Istnieje metoda, dzięki której człowiek może w celach leczniczych pobierać większe ilości tlenu. Jest nią tlenoterapia. Oznacza to również bardzo... Oznacza to, przepraszam, ale sobie popiję... Oznacza to, że również bardzo skuteczna w walce z chorobą może być terapia oddechowa. Człowiek, by być zdrowy, potrzebuje 8 razy więcej tlenu. Teoretycznie powinien 18 razy na minutę robić głęboki oddech, wdech oraz wydech. Jeżeli jednak długo przebywa w pozycji siedzącej, jest w stanie sam policzyć, ile w ciągu jednej minuty wykonuje głębokich oddechów. Od 2 do 3. Gdy zaś żyje w stanie permanentnego stresu, jego organizm otrzymuje jeszcze mniej tlenu. Dodajmy do tego, że tak naprawdę w stresie jest to obciążenie. Zwiększa się zapotrzebowanie na tlen, podczas gdy my go dostarczamy mniej. Dodajmy do tego wysokie zanieczyszczenie powietrza, pogarszającą się jakość życia. I tutaj, drodzy Państwo, ja już o tym mówiłem, ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że nośnikiem największej ilości toksyn do naszego organizmu jest właśnie powietrze. To z powietrza najbardziej się utoksyczniamy. Dlatego tak ogromne znaczenie ma to, jakim powietrzem oddychamy. Dzisiaj widzicie, co się dzieje na świecie, jakie anomalie pogodowe mamy. No, nikt nie pamięta, no, a na pewno 25-latkowie nie pamiętają. Ja myślę, że nawet starsi ludzie, bo ja mam 40 ponad 5 lat, ja nie pamiętam, żeby w styczniu, 6 stycznia było 10 stopni na termometrze, a dzisiaj taką temperaturę miałem za oknem. A w Stanach połowę kontynentu ma taką zimę, jakiej oni nie pamiętają. To nie jest normalne na dzień dzisiejszy. I czy tylko sami mamy na to wpływ? Nawet jeżeli nie, a nie ma to znaczenia, to tak naprawdę tylko organizmy silne, odporne poradzą sobie ze wszystkimi anomaliami, które nas czekają. I żaden bunkier pod ziemią nie zabezpieczy tak naprawdę, bo słaby system immunologiczny, ostatnio też oglądałem taki program o prepersach, 41-latek, jak na niego zobaczyłem, to wydawało mi się, że prawie wygląda jak mój ojciec. Połowę zębów nie ma i on myśli o przetrwaniu. Pierwsi ludzie, pierwsze konserwy, przecież w większości to są pokarm w konserwach. Tam prawie nie ma składników, tych prawdziwych składników odżywczych. Co z tego, że on będzie żył? Jakie to będzie życie? Czy o takie życie nam chodzi?
Zasadniczym pytaniem jest więc, w jaki sposób zapewnić naszemu organizmowi odpowiednią dawkę tlenu? Jaka metoda może nam pomóc? W Europie dostępne są dwa rodzaje tlenoterapii. W pierwszej podawany jest on sztucznym wytworzony tlen. Taka minimum 10-minutowa terapia sporo kosztuje, przy czym koszty te nie są zwracane przez kasę chorych. Drugi rodzaj tlenoterapii polega na wstrzykiwaniu tlenu. Ta metoda jest jeszcze droższa. W Berlinie w Centrum Terapii Tlenowej jeden zabieg kosztuje 1400 marek. To jest stary artykuł, więc marek już nie ma. Przeliczcie sobie Państwo, praktycznie rzecz biorąc, 2 marki to 1 euro, tak? Także w tym przypadku, czyli 700 euro razy 4, macie w tym momencie cenę. Ale to też jest takie twierdzenie, że coś z zewnątrz nam załatwi za nas temat. Także w tym przypadku kasa chorych nie zwraca pieniędzy. Pacjenci opowiadali mi, że mimo jej zastosowania przerzuty nowotworowe jednak tworzyły się nadal. Teorii, na której oparta jest ta metoda, nie można nic zarzucić, ale nie należy ona do najprzyjemniejszych. Pani Gowlin przypadkowo odkryła naturalną tlenoterapię. Poprzez wieczny oddech pomogła najpierw sama sobie, a później także innym chorym na raka, nie zdając sobie przy tym sprawy, że jest to właśnie rodzaj terapii tlenowej. Codziennie przez parę godzin ćwiczyła w parku. Drodzy Państwo, parę godzin. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że niektórzy mają problem wyjść, przejść się do sklepu i wrócić i już są zmęczeni, ale róbcie tą intensywność coraz większą. To nie musi być na drugi dzień dwa razy tyle. Stopniowo, tak jak mówiłem o tym skaczącym przez płotki, który dawkował sobie wysiłek. W momencie, kiedy osiągniecie to, co was satysfakcjonuje, to wystarczy w tym momencie robić ten, na przykład tą samą trasę marszu, ale starać się to zrobić troszeczkę szybciej. Uwierzcie mi, organizm wam podziękuje tak bardzo, że żaden inny człowiek nie będzie w stanie wam podziękować za to, że wspomogliście jego kasę, tak? Bo kupiliście lek, na którym on zarobił. Codziennie przez parę godzin ćwiczyła w parku. Poprzez oddech w marszu człowiek pobiera 20 razy więcej tlenu, w dodatku naturalnego i świeżego. Do tego za darmo. Dlatego o takich rzeczach się nie mówi, bo na tym się nie da zarobić, dlatego nie propaguje się takich rzeczy. Dlatego zachęcam Państwa do działania, do eksperymentowania na samych sobie. Ruch, oddech. Sprawdzajcie, jaki rodzaj oddechu wam najwięcej przynosi w tym momencie satysfakcji, poprawienia samopoczucia, jakie uczucia towarzyszą w momencie, kiedy to robicie. W Chinach tlenoterapia pozostaje nieznana, jednak prawie każdy chory zna metodę naturalną zwaną Golin Qigong. Gdy ktoś dowiaduje się, że jest chory na raka, natychmiast kontaktuje się z jedną z grup Golin Qigong. Niezależnie od tego, gdzie mieszka, zawsze znajdzie osoby, które praktykują w parkach, w szkołach albo w szpitalach. Można je spotkać dosłownie wszędzie. Metoda ta jest od pewnego czasu również bardzo rozpowszechniona w Stanach i w Kanadzie. Drodzy Państwo, ja byłem w Chinach w 2002 roku i troszeczkę mi się oczy otworzyły. No, nie byłem tam długo, bo tylko 4 miesiące, ale widziałem właśnie w parkach. Ja kiedyś myślałem, że każdy Chińczyk uprawia sztuki walki. No tak nie jest. Ale widziałem mnóstwo ludzi chodzących w kółeczku, machającymi bardzo łagodnie dłońmi na lewo i na prawo i oddychającymi. Ja dzisiaj, kiedy dotarłem do tego artykułu, wiem, że to byli ludzie, którzy ćwiczyli właśnie Golin Qigong. Wtedy sobie nie zdawałem z tego sprawy. Ja wtedy w parku ćwiczyłem akurat sztukę walki, jedną z tradycyjnych, ale miałem okazję widzieć bardzo różne dziwne i ciekawe rzeczy. Dlatego warto szukać tej metody, która dla was jest najwłaściwsza. Osobiście znam ponad 20 różnych naturalnych metod wyjścia z raka. Jestem zwolennikiem łączenia tychże metod. I nie tylko tych. Bo jeżeli ktoś się uprze, że dołączy do tego coś jeszcze, bo uważa, że dla niego to jest to, co będzie jego lekarstwem, to niech to zrobi. Pewna moja pacjentka nie wierzyła w skuteczność podobnych działań, ale gdy jej córka powróciła z Ameryki i opowiedziała, że można w ten właśnie sposób spotkać chodzących, ćwiczących w ten sposób ludzi, można spotkać wszędzie, dała się przekonać. Również w Niemczech ta forma Qigong jest znana. Praktykuje ją coraz więcej osób i powoli staje się ona coraz bardziej popularna. Jeżeli Golin Qigong będzie się ćwiczyć codziennie, zapewni się swojemu organizmowi 20-krotnie większą dawkę tlenu. Codziennie. To naturalna i wartościowa metoda. W toku badań ustaliliśmy, że w przypadku naszych pacjentów, którzy regularnie ćwiczą, pobierając 20 razy więcej tlenu, fakt ten bardzo korzystnie wpływa na stan ich zdrowia.
W Chinach stwierdzono, że dzięki tej metodzie 65% osób zostaje całkowicie wyleczonych ze swojej choroby. 65%. Co? Ktoś powie, że biedny kraj, tak? Bo nie stać ich na nowoczesne metody. Ostatnio otrzymałam z Chin materiały, z których wynika, że wskaźnik całkowitych wyzdrowień dzięki praktykowaniu Golin Qigong wzrósł do 82%. To naprawdę bardzo dużo. Pokażcie mi, drodzy Państwo, metody te akademickie, które mają taki wynik. A jeżeli już, to ile lat przeżywają te osoby, u których stwierdzono wyleczenie? Autorka tej metody przeżyła 30 lat, kiedy dawano jej 3 miesiące. W Chinach praktykuje się wiele różnych odmian Qigong. Niektórzy pacjenci mówią, że całkowicie wyleczyli się z choroby nowotworowej przez ćwiczenie innych form niż Qigong Golin. W to również głęboko wierzę. Nie twierdzę, że to jest jedyny i najdoskonalszy sposób, ale wiem, że jeżeli chodzi o walkę z chorobami nowotworowymi, okazuje się on najskuteczniejszy. Golin Qigong jest najczęściej praktykowaną metodą Qigongu w Chinach. Dlaczego właśnie ona może pokonać raka? Ponieważ stwierdzono, że metoda ta wspomaga układ immunologiczny. Mówiliśmy o układzie immunologicznym. Qigong reguluje pracę całego organizmu, nie tylko w poszczególnych organów wewnętrznych. Pacjent, który na przykład cierpi na raka płuc, wykonuje nie tylko ćwiczenia uzdrawiające wyłącznie płuca. Pacjenci chorzy na nowotwór, którzy ćwiczyli Golin Qigong, zostali poddani w szpitalach różnym testom. Na przykład podczas badań układu immunologicznego chorych podzielono na dwie grupy. Podczas gdy ci z pierwszej byli leczeni za pomocą chemioterapii i naświetleń, chorzy z drugiej ćwiczyli Qigong. Po 3 miesiącach stwierdzono w pierwszej grupie, w której stosowano chemio i radioterapię, funkcjonalność układu odpornościowego uległa dalszemu pogorszeniu. Natomiast w drugiej grupie, która praktykowała Qigong, funkcjonalność tego układu poprawiła się o 88%, co stanowiło dla lekarzy ogromne zaskoczenie. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ani medycyna chińska, ani medycyna zachodnia nie potrafią tego wyjaśnić. Wszyscy doskonale wiemy, że pigułki i zastrzyki nie są żadną przyjemnością. Gdy układ odpornościowy zostaje wzmocniony, nawet chorzy na AIDS bardzo szybko potrafią powrócić do zdrowia. Czemu więc nie stosować przynajmniej metody, jaką jest Qigong? Metody, dzięki której pacjent staje się aktywny i sam sobie potrafi pomóc. Ta technika to wspaniały sposób, by ludzi cierpiących podbudować psychicznie, wzmocnić ich odporność i poprzez naturalną terapię tlenową zwalczyć komórki rakowe. A nie żebrać o leki chemiczne, które tak naprawdę nie przynoszą nic dobrego. Nie liczyć na to, że ktoś za was rozwiąże wasz problem. Jeżeli to jest wasz problem, to narzędzia do rozwiązania tego problemu są w waszych rękach. Tylko wystarczy troszeczkę się otworzyć i zbudować tą świadomość. To dlatego zachęcam państwa do tego, żebyście dzielili się tymi programami z innymi osobami. Muszę tu jednak dodać, że skuteczność tej metody zależy wyłącznie od samego chorego. Jest ona uzależniona od ilości energii, którą on posiada, rozpoczynając ćwiczenia. Chodzi o to, czy stać go jeszcze na działanie. Aktywna terapia zasadza się na tym, że ja tylko pokazuję pacjentowi, na czym polega ćwiczenie, natomiast ćwiczyć musi już sam. Jeżeli okazuje się bardzo aktywny, będzie w stanie szybko i skutecznie sobie pomóc. Jeżeli ktoś dowiedziawszy się o tym, że zachorował na raka, jest przerażony, automatycznie myśli o śmierci. Jednak po paru latach myśli się o dalszym życiu, które staje się gehenną. Wskutek chemioterapii pacjent cierpi na brak apetytu, słabości, nękającego bóle, lękiem napawają wyniki badań krwi i tak dalej. Życie zaczyna przywodzić na myśl katastrofę. A ja już Państwu wspominałem, że ogromne znaczenie ma to, jakie myśli nam towarzyszą w momencie, kiedy odchodzimy z tego świata. Jakie emocje nam towarzyszą, kiedy umieramy. W jakiej energii przebywamy w momencie, kiedy opuszczamy ciało fizyczne, bo ta energia determinuje miejsce, do którego trafiamy. To jest ten nośnik informacyjny, który zawieramy nie tylko w pokarmie, ale w naszej postawie do życia i w tym, jak odbieramy świat. Świat, który tak naprawdę sami stwarzamy w tym momencie. Dlatego twierdzę, że Stwórca
tylko ten taki w dużym znaczeniu, przez duże S, nie demiurg tej rzeczywistości, ale stwórca jako ten, no, to co nazywa hiperfizyka rdzeniem. On potrzebuje pomocników, współpracowników, współtwórców, a nie niewolników. A nie niewolników, którzy ślepo będą brali to, co im się podsuwa na złotej tacy. Także w tym przypadku Golin Qigong jest w stanie tę sytuację zmienić, a jakość życia chorego może się znacznie poprawić. Człowiek na przykład dużo lepiej znosi wówczas naświetlania i chemioterapię, jeżeli się na nią decyduje. Naturalnie po tych terapiach jest słaby i musi przynajmniej parę dni poleżeć w łóżku, ale jeżeli praktykuje Qigong, taka potrzeba nie istnieje, bo chory ma więcej energii. Pacjenci mówią mi często: Pani Li, czy może Pani to zrozumieć? Mam raka i poddawany jestem chemioterapii, a moi znajomi i krewni pytają mnie ciągle: Ty wyzdrowiałeś? Po operacji, naświetlaniu czy chemioterapii zadanie lekarza jest skończone. Skutki i następstwa tych działań pacjent musi dźwigać na swoich barkach do końca życia. Wielu chorych na raka nie umiera bezpośrednio z powodu tej choroby, lecz z powodu powikłań z nią związanych, a generalnie z powodu powikłań wynikających z zastosowania chemio- czy radioterapii. Na przykład po naświetlaniach mogą pojawić się stany zapalne w organizmie, po chemioterapii pogarszają się wyniki morfologii krwi, następuje ogólne, gwałtowne osłabienie ustroju, co niekiedy prowadzi do utraty życia. Niekiedy? Odsyłam Państwa do lekarstwa na raka Ashkara. Doktor Ashkar pokazuje te mechanizmy w bardzo ciekawy sposób. Zresztą ja w tym swoim, na końcu zawsze pokazuję tą encyklopedię. Tam są linki do doktora Ashkara. To jest taka podstawa, żeby zrozumieć zasady funkcjonowania organizmu. Aktywna metoda pomaga chorym, poprawia ich jakość życia. Dzięki niej pacjenci potrafią o wiele lepiej znieść chemioterapię czy naświetlania. Jednak oczywiście nie możemy powiedzieć, że ta metoda zawsze i w 100% uzdrawia chorego. Jako lekarze zdajemy sobie sprawę, że pomimo zastosowania chemioterapii czy radioterapii mogą pojawić się przerzuty. Są one w stanie, znaczy pomimo, ja bym to powiem szczerze, tak naprawdę one się pojawiają, bo chemia nie działa wybiórczo, działa na cały organizm i tutaj trzeba sobie z tego zdać sprawę. Osobiście jestem przeciwnikiem, mówię tutaj za siebie, stosowania chemioterapii, radioterapii. Uważam, że to jest nic dobrego, to tylko osłabia i tak już słaby system immunologiczny. Tutaj trzeba wykonać działania w drugą stronę. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że gros społeczeństwa bazuje na wiedzy takiej potocznej, na stereotypach, które funkcjonują, tak jak hasła pod tytułem, że cholesterol szkodzi, że rak to wyrok i tak dalej. Ja dlatego tak trąbię w kółko. Dosyć sporo ludzi no, trafia się. Zobaczcie, drodzy Państwo, nie tylko do mnie, założę się z każdym. W otoczeniu każdego z Was znacie kogoś, kto choruje na raka. No, jest to dzisiaj, tak można powiedzieć, plaga. Jak poczytacie sobie Ashkara, to kiedyś trzeba było 30 lat złego trybu odżywiania się i utoksycznienia organizmu, żeby zachorować na raka. Dzisiaj wystarczy 15-10 lat w niektórych przypadkach. Tak mamy zniszczone i zatoksycznione środowisko. Jednakże jeżeli chory ma dwie nogi i jedną z tych nóg jest chemioterapia czy naświetlanie, a drugą ćwiczenia Qigong, pewne jest, że mocno stoi na ziemi. Taki pacjent spogląda w przyszłość ze świadomością oraz odwagą, że jest bardzo dla niego, a to jest bardzo dla niego ważne. Dostaje takie podparcie tak naprawdę, chociaż ja bym wolał, żeby tą drugą nogą były zioła, a trzecią nogą była świadomość tego, co się robi i w jakim kierunku się zmierza. I tą trzecią nogą wizualizacja, bo świadoma wizualizacja tego i zrozumienie procesów zachodzących w organizmie, to już w tym momencie nie potrzeba liczenia na łaskę czy niełaskę urzędników w białych fartuchach. Poprzez poprawne ćwiczenia Qigong można sobie przedłużyć życie, którego jakość będzie dobra. Są na przykład chorzy, którzy muszą leżeć w łóżkach, odżywia się ich kroplówkami, mają podłączane cewniki. Takie życie jest bardzo ciężkie. Pacjenci cierpią bóle, na dodatek nie mogą się poruszać. Gdy jednak ktoś poprzez ćwiczenie Qigong wzmocni się, może znacznie poprawić swój los. Znam to z autopsji. Jeżeli chory poprawnie i intensywnie ćwiczy, jest w stanie odnieść wielki sukces, nowotwór zniknie.
Ja w tym przypadku powiem Państwu o takiej historii jednego z panów, który był współautorem książki Sekret. Spadł samolotem swoim własnym, połamał się, miał paraliż całego ciała, ruszał tylko powiekami. I lekarze mu mówili, nigdy nie będziesz chodził, wiecznie będziesz roślinką. A on mówi, jedyną rzeczą, jaką miałem, miałem własne myśli. I mówi, i cały czas myślałem o tym, jak pracował ze swoimi myślami. I oddech, pracował ze swoim oddechem. Drodzy Państwo, nawet jeżeli leżycie w łóżkach i nie jesteście w stanie wykonywać ruchów fizycznych, to oddychajcie, wyobrażajcie sobie ruch i oddychajcie. Dotleniajcie swój organizm, bo tak naprawdę nie ma granic, nie ma rzeczy niemożliwych. De facto jest to tylko kwestia tego, na co się godzimy. Jeżeli chory poprawnie, intensywnie ćwiczy, jest w stanie odnieść wielki sukces, nowotwór zniknie. Na tej sali znajduje się parę moich pacjentów. Nie przyszli tu z powodu mojego wystąpienia, gdyż temat ten znają bardzo dobrze. Oni ćwiczą ze mną od 2 lat i dziś są wyleczeni. Ci ludzie mogą obecnie pomagać innym chorym na raka i to jest główny powód, dla którego tu przybyli. Odnieśli sukces, gdyż bardzo intensywnie ćwiczyli. Siedzi tu na przykład pewien młodzieniec, który cierpiał na raka moszny. Jakiś czas temu przyszedł do mnie na kurs Tai Chi i powiedział, że bardzo chętnie nauczyłby się tej sztuki. Kiedy zapytałam, dlaczego mu na tym zależy, wyznał, że cierpi na nowotwór. Tai Chi nie jest jednak najlepszą metodą walki z rakiem. Zasugerowałam mu więc, by ćwiczył coś innego. Wtedy poinformował mnie, że jego rak został z jednego jądra usunięty, lecz na drugim odkryto liczne przerzuty. Lekarz zaproponował naświetlania, ale ponieważ ten człowiek jest jeszcze młody i chciałby w przyszłości posiadać dzieci, zapytał, czy po naświetlaniach będzie miał tą zdolność. Odpowiedź okazała się przecząca. Chciał wiedzieć, czy powinien zgodzić się na te naświetlania, a ja odpowiedziałam, że musi zdecydować sam. Po 2 tygodniach zadzwonił do mnie i oświadczył, że podjął decyzję. Chce ćwiczyć Qigong. Robił to później całymi dniami w parku. Chory w takim przypadku potrzebuje bardzo dużo odwagi. Kocham takich ludzi, ponieważ oni działają. Kocham takich ludzi, ponieważ oni działają. Kiedy 8 miesięcy później ten młody człowiek przeszedł badania tomografii komputerowej, lekarz stwierdził, że przerzuty zniknęły. Nie mogąc w to uwierzyć i drżąc z podniecenia, powiedział do mnie, pani Lee, niech pani przeczyta to sama, ale ponieważ nie potrafię dobrze czytać po niemiecku, podał kartkę innej pacjentce. Ta natychmiast rzekła, gratuluję, nie masz już żadnych przerzutów. On jednak wciąż nie mógł w to uwierzyć. Z wynikami badań pospieszył do swojego urologa. Po tej wizycie zadzwonił do mnie i wyznał, pani Lee, teraz naprawdę mogę się cieszyć, przerzuty naprawdę zniknęły. Ten młodzieniec po prostu pomógł sam sobie, a my mieliśmy okazję świętować jego nowe narodziny. Nadal ćwiczy Qigong i chce w przyszłości pomagać ludziom chorym na raka. Kiedy uzdrowiona zostaje dusza pacjenta i nie jest on już owładnięty strachem i stresem, może sam sobie doskonale pomóc. Czasami nawet psychoterapeuta nie byłby w stanie tak dobrze tego uczynić. Kiedy pacjenci opowiadają mi, że psychoterapeuta radzi im zapomnieć o przeszłości i skoncentrować myśli na przyszłości, bardzo chętnie by to uczynili, jednak nie potrafią, bo nie wiedzą jak. Ja wiem doskonale, że jeżeli chory codziennie intensywnie ćwiczy, automatycznie rośnie w nim nadzieja. A kiedy stan zdrowia nieco się poprawi, powraca radość życia i wtedy ten człowiek cieszy się, chciałby tańczyć i śmiać się. Pewna pacjentka z Berlina była bardzo ciężko chora na raka, jednak po 6 miesiącach zniknęły u niej wszystkie przerzuty. Kto jej pomógł? Nie jej lekarze, bo oni nie mogli nic więcej zrobić. Ona pomogła sobie sama. Uczyniła to poprzez ćwiczenia. Dlatego moim celem jest wzbudzić jak największe zainteresowanie sztuką Qigong, a ja się w to wpisuję, drodzy Państwo. Stale powtarzam moim pacjentom, ty sam dla siebie jesteś najlepszym lekarzem. To ty musisz wziąć życie w swoje ręce, a nie oddawać w moje. I dlatego bardzo mocno zachęcam te osoby, które słuchają tego programu. Nie czekajcie na to, aż będziecie mieli raka. Włączcie ruch fizyczny w swoje codzienne życie. Ale świadomy ruch fizyczny. Nie traktujcie ruchu jako zło konieczne, bo muszę. Potraktujcie to jako pewien element funkcjonowania naszego organizmu, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tegoż organizmu.
Autorka zajmuje się tym już od 22 lat. Wcześniej mówiła pacjentom, że nie powinni się martwić. Ja im pomogę. Kłamałam, bo nie jestem w stanie wejść w innego człowieka. Dziś każdy wyleczony mówi: pani Lee, jestem znów zdrów. Sam sobie pomogłem. Dlatego mam prawo powiedzieć, że Qigong pomaga osobom chorym na nowotwory. Aby się o tym przekonać, pacjent musi sam spróbować tej metody. Ja proponuję, żebyście państwo nie próbowali, tylko to po prostu zrobili, bo tak jak zjadacie posiłki, bo przecież nie próbujecie zjadać. Dla mnie słowo spróbuję jest takim słowem, wentylem bezpieczeństwa dla tchórzy, którzy mówią: no próbowałem. Nie, tego się nie próbuje, to się po prostu robi. A jak się robi, to się robi systematycznie. A efekty muszą przyjść, nie ma opcji. To są pewne zasady uniwersalne, w które się wpisaliśmy, wchodząc w tą rzeczywistość. I to trzeba po prostu zrozumieć. Aby się o tym przekonać, pacjent powinien zastosować tą metodę. A mniej więcej po 6 miesiącach ćwiczeń będzie mile zaskoczony. Natomiast po roku jego zaskoczenie przeobrazi się w ogromną, radosną niespodziankę. Mam maila do tej pani, mogę wysłać każdej osobie, która się zgłosi. Sam jestem bardzo mocno zaciekawiony metodą, chciałbym, myślę, że będę ją w pewnym momencie się jej nauczę. Ale drodzy państwo, nie czekajcie na to, tak? Zacznijcie robić, jeżeli do tego dołoży się jeszcze naturalne odżywianie, jeżeli zaczniecie sami decydować o swoim życiu, no to nie ma takiej opcji, żeby to życie nie poprawiło się, żeby jakość tego życia nie była lepsza. Za tydzień będziemy kontynuowali kwestię oddechu, bo z ćwiczeniami związany jest również oddech i ruch. To jest kolejny układ oddechowy, który też musi odpowiednio funkcjonować, żeby ta synergia między wszystkimi układami w naszym organizmie zafunkcjonowała. Także dzisiaj nie będę już państwa więcej zamęczał. Na koniec, jak zawsze, elementarz. Czyli nieżywi lekarze nie kłamią. Doktor Rad, doktor Ashkar, lekarstwo na raka. I to, o czym mówimy często, tak, o tym życiu wielowymiarowym, w wielu aspektach, wzrost, nasz dom. No i zapraszam do tego, byście państwo się dzielili swoimi spostrzeżeniami na maila, macie tutaj namiary do mnie. Dziękuję serdecznie za to, że mnie wysłuchaliście. Zapraszam za tydzień. Za tydzień porozmawiamy sobie dalej o oddechu, z tym, że będziemy rozmawiali o metodzie, którą zastosował rosyjski lekarz Konstantin Butejko. Metoda bardzo zbliżona, bardzo, powiedziałbym, wyjaśniająca mechanizmy oddechowe, które zachodzą w naszych organizmach. Wbrew pozorom, jak będziemy o tym rozmawiali sobie za tydzień, będzie troszeczkę komuś, może się wydawać, że to są pewne sprzeczności, jednak tak nie jest. Dlaczego tak mówię? Dzisiaj nie powiem, zapraszam za tydzień, myślę, że będzie ciekawie, niezależnie od tego, czy będziemy mówili o oddechu, czy o innych rzeczach. I myślę, że już dojrzała też sytuacja do tego, że w najbliższym czasie będziemy mówili o suplementacji takiej, innej, jak na co zwracać uwagę, jakie firmy wybierać. Ale w międzyczasie też będę miał dla państwa jeszcze niespodziankę, także już kończę, dziękuję serdecznie. Zapraszam do dzielenia się również na czacie opiniami. Do usłyszenia za tydzień.